Wiecie, co jest najgorsze? Że jest gorąco, pada na mnie słońce, koszulka czarna mi się nagrzewa, ale nie mogę założyć białej, bo będzie się odbijało światło i na filmie nic nie będzie widać. Jednak witajcie wszyscy, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś zapraszam Was na pierwszy odcinek serii mini recenzji, a w nim szubienicznik Jacka Piekary. Zdarza się tak, że wchodząc do sklepu napotykacie promocję, w wyniku której dobieracie książki, których wcale nie mieliście zamiaru kupować, no ale przecież promocja, trzeba wybrać sobie coś gratis. Tak było w przypadku tej oto powieści pana Jacka Piekary. Czekała ona przez 5 lat na mojej półce, aż w końcu i na nią przyszedł czas. Tego pana można lubić lub nie. Teraz pewnie większość jest na nie przez sprawę z panią Dorotą Wellman. Pojawia się więc pytanie, czy twórczość danego człowieka powinno się postrzegać przez nasz stosunek do niego, czy jednak pominąć kwestie sympatii czy też antypatii i cieszyć się dziełami o tak po prostu. Osobiście mam sentyment do tego autora, lubię jego książki, a nawet jedną omawiałem na swojej maturze ustnej z języka polskiego. Najwięksi nawet przeciwnicy Piekary muszą jednak przyznać, że autor ten potrafi pisać, a ta książka jest najlepszym tego przykładem. Możecie się zastanawiać, dlaczego? Co takiego jest w tej powieści? Czym ona nas zaskoczy? Otóż niczym! Tu praktycznie nic się nie dzieje. Przyznajcie, tego się nie spodziewaliście. Trzeba mieć naprawdę duże umiejętności pisarskie, aby przez 450 stron budować napięcie, snuć intrygę, aby w końcu praktycznie nie dojść do niczego, a jednak sprawić, że książka jest absorbująca. Co w takim razie pan Piekara zawarł w swojej historii? Szubienicznik jest powieścią, która czasowo ma miejsce w XVII-wiecznej Polsce szacheckiej. Akcja toczy się w posiadłości stolnika Hieronima Ligęzły, który będąc w słusznym już wieku postanowił korzystać z życia i jak to polska szlachta miała w zwyczaju bawić się, hulać i ucztować, jednocześnie trzymając pieczę nad swoimi ziemiami i sprawując na nich rządy. Jeny, czemu ja takie długie zdania piszę? Do jego przybytku przyjeżdża pod starości Jacek Zaręba, człowiek prawy i stróż sprawiedliwości. Przybywa on na zaproszenie stolnika, aby pomóc mu w rozwiązaniu sprawy. Sprawy, przez którą na głowę gospodarza zwala się całkiem niemała grupka szlachetnie urodzonych, a za każdym z nieproszonych gości kryje się jakaś mroczna historia. Pan Jacek, jak na stróża porządku przystało i wieloletniego przyjaciela stolnika, zgadza się pomóc odkryć tożsamość człowieka, który stoi za całym tym zamieszaniem. Jaki więc finał ma ta historia? Cóż, sam chciałbym wiedzieć. Cała powieść to jedna wielka retrospekcja. No, może kilka retrospekcji, które ostatecznie prowadzą do punktu kulminacyjnego, którego finał, a może początek, kto wie, będzie nam dany poznać w drugiej książce. Sponsorem dzisiejszej herbaty jest mój tata, którego szczerze pozdrawiam. Dostałem od niego ostatnio paczkę herbat firmy Impra, o, możecie sobie zobaczyć, prosto ze Sri Lanki, nie wiem co oni wszyscy mają ostatnio z tą Sri Lanką, no ale Royal Elixir Tea Night, aż chce się pić. W tej paczce były jeszcze zielone, smakowe herbaty, między innymi karmelowa, którą nawiasem mówiąc jest bardzo dobra, specyficzna, ale bardzo dobra, oraz również czarna cejlońska, tylko że sypana, tutaj mamy torebkowaną, więc na zdrowie, pijmy po rycersku i wracajmy do Polski szlacheckiej. Jedziemy. Co więc sprawiło, że wciągnąłem się w książkę Piekary? Po pierwsze i przede wszystkim klimat. Kocham książki historyczne, kocham książki o polskiej szlachcie i wsi. Uwielbiam czuć na stronach ciepło padającego słońca na łąki i pola, zapachy unoszące się nad magnackim stołem i zaduch polskiego lata. Cóż, może dlatego treść była tak odczuwalna, bo za oknem mamy 30 stopni? Po drugie, język oraz znajomość zachowań i zwyczajów szlachty. Oprócz stylizacji, jaką zastosował pan Jacek, co chwilę możemy natknąć się na wtrącenia w języku łacińskim, odwołania do rzymskich filozofów czy greki. Dostajemy więc super ciekawą wymianę zdań dotyczącą władzy i potęgi Rzeczypospolitej, okraszoną wybuchami złości, godzeniem się, wyznawaniem sobie dozgonnej przyjaźni, ponowną złością i winem.
ogromną ilością wina, która w połączeniu z upałem za oknem może przyprawić niejednego o zawroty głowy. Czytając to, człowiek zastanawia się, czy aby nie przespał jakiegoś faktu podczas lekcji historii. Po czym dochodzi do wniosku, że jest to niemożliwe, gdyż taka porcja rasizmu, szowinizmu i egoizmu po prostu nie zmieściłaby się podczas 45 minut wykładu. Okazuje się, że niektórzy polscy szlachcice mogliby napisać podręcznik, jak traktować ludzi przedmiotowo, i coś czuję, że byłoby to bestsellerem w tamtym okresie. Oczywiście nie jest to książka oparta na faktach, jednak myślę, że dobrze oddaje realia tamtych czasów. Pomimo braku fajerwerków i w niektórych momentach monotonii, nie mogę się doczekać, aby poznać finał tej historii. Całe szczęście, że druga część czeka na mnie już gdzieś na półce, tylko mam nadzieję, że nie będzie musiała czekać kolejnych 5 lat na moje zainteresowanie. Dzięki Waszym sugestiom powstała ostatecznie strona na Facebooku. Zapraszam więc Was do lajkowania, gdyż jak zapowiadałem, tam właśnie będą pojawiały się mniejsze update'y. Ci z Was, którzy nie kliknęli jeszcze czerwonego przycisku ze słowem, którego nie wolno wymawiać, również zachęcam, abyście to uczynili. YouTube posiada wiele ciekawych statystyk, do których czasami zaglądam i okazało się, że większość z Was nie ma subskrypcji. Hello! Także zachęcam, abym i z Wami mógł zobaczyć się następnym razem. A na dzisiaj to już wszystko. Bye bye!